Dzień dobry, zapraszam na porównanie dwóch nowości, no bo Hyundai Tucson właśnie przeszedł facelifting. Pokazywaliśmy wam te najważniejsze zmiany, ale teraz mamy jeżdżący samochód. No i oczywiście Peugeot 3008, zupełnie nowy model. Tak naprawdę parę dni temu zadebiutował w polskich salonach, już go mamy. A ponieważ ceny tych samochodów są zbliżone, wielkość jest zbliżona, postanowiliśmy je porównać. Jeśli podobają wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. To, co najciekawsze moim zdaniem, dzieje się w tym samochodzie z tyłu, bo do tej pory dwie generacje 3008 były hatchbackami, a tu mamy liftbacka, no takie wyraźne nawiązanie do 408. Ale 408 się za dobrze nie sprzedaje, a tutaj myślę, że producent ma bardzo, bardzo duże ambicje. Co ciekawe, na niektórych rynkach mamy wersję hybrydową z benzyniakiem, między innymi na polskim rynku, no bo jak ten samochód wprowadzano, to dużo słyszeliśmy o tym, że on będzie w zasadzie tylko elektryczny. Na szczęście Peugeot poszedł po rozum do głowy i nie jest. Fajnie ten samochód wygląda. Z przodu ma pazury w lampach, z tyłu ma pazury w lampach. Co ciekawe, to jest wersja Allure, jedna z dwóch dostępnych, jeszcze mamy GTK. Jak wyglądają nasze ceny, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście jest link pod filmem. Co ciekawe, no, za takie pieniądze, jak mamy tutaj Hyundai'a 180 tysięcy złotych, to tutaj moglibyśmy już mieć wersję GT, ale ta jest doposażona między innymi w coś, co wam pokażę w środku. Zobaczmy sobie teraz jeszcze Hyundai'a. Światełka z przodu policzone, czyli mamy wersję po liftingu. Taka ciekawostka, bo to jest N-Line. N-Line ma felgi dosyć duże, 19-calowe, ale zobaczcie, jak one się tracą w tym samochodzie. Tam też mamy 19, ale gdyby to była wersja GT, a są tylko dwie, czyli ta ma 19 Allure, a wersja GT ma 20. Czyli wreszcie Peugeot zaczął robić takie samochody, jak pokazuje w reklamach. To nie jest tak, że przychodzicie do salonu i potem dostajecie auto na 16. Po tym, jak sobie ostatnio pojeździłem dieslami, to najchętniej bym tu zobaczył ten wysokowrężny silnik francuski, no ale nie. Wersja benzynowa ma oczywiście silnik 1.2, 230 Nm, nieco ponad 10 sekund do setki. Producent obiecuje spalanie takie 5.4, 5.5, więc bardzo, bardzo niewielkie. Tu mamy 3 cylindry. A w przypadku Hyundai'a cylindrów mamy 4 za podobne pieniądze. Mamy też więcej koni, bo tu jest 160, to również jest miękka hybryda. 265 Nm, 9.4 do setki, trochę wyższe spalanie, bo tak litr więcej w danych fabrycznych według WLTP. No ale świat i ludzie, tak? No jednak tutaj jest większa motorownia. Do tego tutaj mamy 7-biegową skrzynię, a tutaj mamy 6-biegową skrzynię. To oczywiście są skrzynie dwusprzęgłowe. Czy są różnice takie odczuwalne podczas jazdy? Zaraz sobie pojeździmy tymi samochodami po mieście i zobaczymy. No ale na papierze zdecydowanie Hyundai ma tutaj dużą przewagę. Zapraszam was teraz do środka, bo jeden i drugi samochód został bardzo mocno scyfryzowany. Zaczynamy wnętrze od Tucsona. No, powiedzielibyśmy, że doskonale je znacie, ale tak jest nie do końca. Wersja N-Line ma takie fotele. Takie oto tutaj różne wstaweczki, nie wstaweczki. N-kę tutaj też na kierownicy. No, ale jeżeli nie widzieliście naszych testów i porównań wersji przedliftingowej do poliftingowej, to nie wiecie, że tu jest, że tu się wydarzyło coś takiego, że tu mamy takie dwa połączone ze sobą ekrany w tym momencie, że tutaj w wersjach ze skrzynią dwusprzęgłową nie mamy już tutaj lewarka zmiany biegów, tylko ten lewarek znalazł się tutaj. No bardzo to przypomina samochody elektryczne tego producenta koreańskiego, ale zobaczcie, to zostało poprawione, jeżeli chodzi o klimatyzację. Ona ma dużo prostszą obsługę niż miała. Temperaturę można sobie tutaj szybko ustawić. Tutaj są oczywiście przyciski, w które trzeba trafić, ale jest to dużo lepsze niż było. Tu też mamy przyciski. Wszystko bardzo, bardzo fajne. Na kierownicy zachowano normalne przyciski i pokrętła, między innymi tutaj od głośności radia. Bardzo fajne rozwiązanie. Co my tu jeszcze mamy? Półeczka. Taki oto piękny schowek przed pasażerem. No i tutaj taką podwieszoną konsolę centralną z takimi tutaj różnymi historiami. Nie mamy tu indukcyjnej ładowarki. Indukcyjna ładowarka znalazła się tutaj w tym miejscu. Ogromny schowek między fotelami w podłokietniku. Fajne cupholdery, wszystko bardzo sensownie rozwiązane. Oczywiście ten design, no, może nie jest idealny, ale obsługa tego samochodu jest teraz bardzo, bardzo prosta. Zobaczmy, jak to wygląda w najnowszym Peugeocie 3008. No bo tam się dzieje, mówiąc najprościej. No i teraz witajcie w XXI wieku by Stellantis, Peugeot.
Tak jak mówiłem, za takie pieniądze, za 180 tysięcy można by ponad, można by mieć wersję GT, te fotele byłyby inne, byłyby z Alcantarą, kierownica byłaby trochę inna, no ale całość generalnie jest taka jak w tym samochodzie. Wow, co tu się dzieje, słuchajcie? Co tu się wydarzyło? Wisząca konsola, taka ekran, który ma 21 cali przekątnej, on jest podzielony na tą część, gdzie mamy komputer pokładowy, między innymi, jak widzicie, klimatyzację, sobie tutaj można regulować temperaturę tejże. I zegary, w tych zegarach oczywiście możemy sobie wyświetlać różne rzeczy, między innymi, ależ teraz ta klimatyzacja tu poszła, trzeba ją troszeczkę zmniejszyć. I ją wyłączyliśmy, no to nie tędy droga. Może trzeba wyłączyć auto. Okej, okay, to zróbmy inaczej, zróbmy tak. No, to jest oczywiście minus. To jest coś, czego bym w tym samochodzie nie chciał mieć, ale działa szybko. No, w momencie, kiedy zaczynamy sobie wybierać wsteczny, no to wiadomo, nie mamy już tej regulacji. Trzeba to wyłączyć, żeby była. Ale zobaczcie, w jakim fajnym miejscu jest wybierak zmiany biegów. To jest ten sam, który doskonale znamy z innych samochodów. No, w dalszym ciągu to P jest takie dyskusyjne. Ja mam zawsze problem z tym, żeby je nacisnąć. Co my tu jeszcze mamy? Bardzo ciekawe przyciski na kierownicy, niestety z takim piano blackiem. To jest trochę minus, ale są jak najbardziej dotykowe, więc nie jest to złe rozwiązanie. No i tak, mamy też nowe przełączniki od kierunkowskazów i wycieraczek. No w ogóle ta deska rozdzielcza mnie tak pięknie otacza, ale widać, że jestem w dalszym ciągu w Peugeotie 3008. Tutaj możemy sobie zaprogramować aż 10 różnych skrótów. No oczywiście tu jest skrót do klimatyzacji. No okej, okay, no powiedzmy, że to jest w miarę. Tam mamy schowaną indukcyjną ładowarkę, żeby nas nie kusiło zaglądanie do telefonu. Tutaj mamy kilka możliwości: podgrzanie szyby, zamknięcie obiegu i całkowite wyłączenie klimatyzacji. Ciekawe, po co coś takiego tutaj się znalazło na przycisku. Zmiana trybów jazdy tutaj. Głośność jest tutaj też zdublowana, nie tylko jest na kierownicy, ale jest też tutaj. To jest fajne rozwiązanie bardzo. W bardzo fajnym miejscu, fajnie to wygląda, przycisk od awaryjnych. Ręczny. Niestety dalej nie ma tutaj brake holda. Mimo tego, że Stellantis dostaje różne informacje o tym, jak powinny wyglądać ich samochody, to tego nie potrafią w dalszym ciągu zrobić. Tutaj taka półeczka, na której można sobie położyć telefon, ale jak się to otworzy, proszę bardzo, to ten telefon znajduje się tam. On może spaść, mówiąc najprościej, ale fajny, duży schowek tutaj powstał. Dwa cup holdery. Schoweczek tutaj całkiem głęboki. Podłokietniku, w ogóle fajne wykończenie tego podłokietnika. No i jeszcze taki bardzo w starym stylu tego poprzedniego modelu, jeżeli chodzi o kształt. Schowek przed pasażerem. No całość, muszę wam powiedzieć, zdecydowanie jest jakaś, jeżeli lubicie takie elektroniczne samochody, to tutaj tego jest dużo przy okazji. Pewnym progresem jest to, że mamy jednak tutaj mniej piano blacka. No oczywiście został tutaj utrzymany, no bo jakże mogłoby być bez piano blacka w tych samochodach, ale jest go tutaj relatywnie niedużo. To myślę, że też jest dobre rozwiązanie. Kanapa w Peugeocie jest na stałe, nie można jej regulować, ani przesuwać, ani siedzisk, ani oparcia sobie regulować, ale zobaczcie. Wyraźnie czuć tutaj, że ten samochód jest większy niż był. No bo można tu swobodnie usiąść. Nawet jestem w stanie sobie włożyć dłoń między moje kolano a fotel ustawiony pode mnie, przedni. Nad głową, mimo tego, że ten dach sobie dość mocno tutaj opada, akurat on zaczyna opadać gdzieś na wysokości mojej głowy, no to nie mam problemów z tym, żeby zająć sobie tutaj wygodną pozycję. Do tego jest tu całkiem szeroko. Także naprawdę, naprawdę, jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to duży plus. No tak, mamy tutaj nawiewy, jakąś taką półeczkę, gniazdo 12V, dwa USB, jeszcze jedną półeczkę. Tutaj mamy gazetniki. Nie, no myślę, że bardzo, bardzo fajne, rodzinne wnętrze. Przy okazji coś, co przypomina trochę taki jeans. Ten materiał zdecydowanie ożywia to wnętrze, które samo w sobie, no wiadomo, gdyby było tylko z takich plastików, to byłoby smutne, a tak to całkiem, całkiem ładnie wszystko wygląda. Hyundai Tucson ma regulowane oparcie kanapy, to jest skrajne położenie, mamy takie i takie najbardziej wygodne. I w takim sobie usiądę. O, tu jest jeszcze więcej miejsca niż w tamtym samochodzie. Zobaczcie. Nad głową również więcej miejsca, no bo ten tył to jest bardziej hatchback niż liftback, aż tak bardzo nie opada. Do tego mam podłokietnik z dwoma cup holderami. Bardzo fajne rozwiązanie. No, pod względem ilości miejsca zdecydowanie Tucson, mimo tego, że jest konstrukcją dużo starszą niż 3008 trzeciej generacji, wygrywa. Bagażnik Hyundai'a doskonale znacie, 577 litrów. Fajna
podłoga z takim oto schowkiem w wersji z miękką hybrydą, 12V, gniazdko, haczyk i możliwość rozkładania kanapy z tej pozycji. Wszystko super fajne. No i nowość. Peugeotik ma nieco więcej niż poprzedniku, ale dalej tak dużo jak w Hyundaiu to nie. Tu jest tylko 500 albo aż 520 litrów. Podwójna podłoga, sporo miejsca pod spodem, które chyba nie jest liczone do tego, bo jak mamy elektryka, to mamy tyle samo. Ale można też sobie tutaj wybrać dojazdowe koło zapasowe, a w górnej pozycji, proszę bardzo, próg, który tutaj się tworzył wcześniej, znika. Co my tu mamy? Lampka, haczyki, ale gniazdo 12V jest, ale rozkładania kanapy z tej pozycji niestety nie mamy. Jazdę zaczynamy od Hyundai'a. No oczywiście, czy ten samochód może nas czymkolwiek zaskoczyć? Myślę, że nie. To jest to konstrukcja, która jest doskonale nam znana, doskonale sprawdzona. Jeździliśmy tym autem kilkanaście razy, porównywaliśmy z różnymi modelami. No i prawda jest taka, że w naszym wynajmie długoterminowym CarSmile to wciąż jest samochód, który cieszy się największym powodzeniem, co kompletnie nas nie dziwi, bo on zapewnia te wszystkie rzeczy, które oczekujemy od takiego samochodu, no, rodzinnego, tak trzeba go nazwać, a przy okazji jest modnym SUV-em, przy okazji jest fajnie wyposażony. No i ma dość dobrą cenę. Ta cena w tym momencie jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o nasz wynajem długoterminowy, ale ona zawsze była dobra. No i ma brake holda. Gdzie jest ten brake hold, auto hold? Proszę bardzo. Sam sobie stoi. Nie tak jak w Stellantisie, którym za chwilę pojedziemy, gdzie będę musiał trzymać hamulec tutaj na tym czerwonym świetle. Jak to wszystko wygląda? No, trochę się zmieniło. Z drugiej strony ten samochód dalej jest tym samym Tucsonem, którym był. Nie różni się, jeżeli chodzi o prowadzenie, nie różni się, jeżeli chodzi o wielkość, o to, jakiej wielkości ma bagażnik, jak wygląda zawieszenie. To w dalszym ciągu te same silniki są. Znaczy w tym momencie tam są głównie benzynowe silniki, ale generalnie jest to ten sam samochód, który był, który troszeczkę został poprawiony, troszeczkę unowocześniony. I myślę, że to był bardzo dobry ruch, bo nie trzeba było tego modelu jeszcze zmieniać, a to zostało zrobione, sprawiło, że on jest jeszcze bardziej atrakcyjny niż był kiedyś. No i tak, no silnik zyskał 10 koni więcej, więc to nie jest jakaś rewolucja, osiągi właściwie się nie zmieniły, a ta miękka hybryda powoduje, że też jesteśmy w stanie troszeczkę sobie tym autem pooszczędzać, ale chyba bym nie przesadzał, to nie jest jakiś bardzo oszczędny samochód, nie jest to hybryda Toyoty, jest to po prostu taki mały plusik do tego, żebyśmy mieli troszeczkę elektryfikacji, żeby ten samochód lepiej wypadał w testach emisji spalin, żeby mógł po prostu z nami dłużej zostać, żeby dłużej mógł być w ofercie, no bo wiadomo, że te takie czyste samochody spalinowe, no to niestety troszeczkę zaczynają być na wymarciu. No ja oczywiście najchętniej to bym widział tutaj diesla, ale z drugiej strony ten czterocylindrowy silnik jest fajny, ta kultura pracy tego silnika jest jak najbardziej w porządku. Na tych 19-calowych kołach troszeczkę czuję te studzienki, ale myślę, że to jest takie czucie, które jeszcze spokojnie można zaakceptować. Myślę, że to jest ten poziom, który jest jak najbardziej ok w takim samochodzie. No i oczywiście 30, przekroczyłem, mam 2 km, musiałem zwolnić. Co to jest za pipczenie po prostu cały czas? Proszę mi to wyłączyć. Dlaczego jest tak, że w grupie Volkswagena te komunikaty, no oczywiście są, ja je słyszę, wiem, że przekroczyłem o 2 km 30 czy tam 50, ale one są robione w jakiś taki sposób kulturalny, taki delikatny, a tu jest takie pik, 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 no i znowu jakiś pik, pik, pik. Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Czemu to znowu pipczy? No niestety, no troszeczkę nadwrażliwe się stały te koreańskie samochody. Ale poza tym jest to bardzo fajny, udany, duży SUV z dużymi lusterkami, z wysoką pozycją za kierownicą, z łatwym wsiadaniem, wysiadaniem, z ogromną kanapą z tyłu, z wielkim bagażnikiem, z fajnym silnikiem, no fajną skrzynią biegów dwusprzęgłową. Wszystko, co tylko chcecie, jest w tym samochodzie i myślę, że to jest w dalszym ciągu auto, które się będzie świetnie wynajmowało, świetnie sprzedawało, no bo on jest dokładnie taki, on dokładnie odpowiada na potrzeby rynku. A w tej wersji N-Line, no można powiedzieć, że no to pipczenie jest straszne. W wersji N-Line można powiedzieć, że jest to też auto, do które ma fajne fotele, fajnie wygląda. Także jest taki element tego lifestyle'u. Ale jeśli szukacie auta, SUV-a, którym się będziecie wyróżniać, to zdecydowanie ten drugi samochód, którym się teraz przejedziemy, taki jest.
zapraszam teraz do Peugeota 3008 trzeciej generacji. Zanim ruszymy, jeszcze jeden mały minus, który znaleźliśmy w tym samochodzie, bo panu operatorowi się drzwi nie chciały zamknąć. Jak zrobimy to za lekko, to się nie zamykają. Trzeba tymi drzwiami, wiecie co zrobić? Wiecie. Ale są też plusy, bo ten wielki, wiszący ekran, który prawdopodobnie w tej wersji Allure wymaga dopłaty, a w GT-ku on jest seryjny. Gdyby nie był, to byłyby tu takie dwa mniejsze ekrany, nie wiszące. Ma fajną rzecz, bo można sobie tu wyświetlać na przykład nawigację. I to można sobie wyświetlać nawigację z Google'a, czyli można mieć z telefonu. A tutaj na stałe można sobie, znaczy na stałe, no można sobie odpalić klimatyzację, jeżeli macie ochotę w niej grzebać. I jest to niegłupie rozwiązanie. Ale co ciekawe, no przez to, że ten wiszący ekran jest tak wysoko, to nie mamy już tutaj wyświetlacza head-up. On nie występuje w tym samochodzie. No ale zobaczcie, iCockpit już tyle razy był modernizowany, a w dalszym ciągu w moim ustawieniu trochę mi tu zasłania. Jak zaczynam robić tak, to wręcz zasłania mi tu prędkość, która jest tutaj. Ale myślę, że to jest szczegół, bo całość, no, mimo tego, że to jest ekran, a ekranów jakoś tam szczególnie nie lubię, wygląda całkiem nieźle. Fajne miejsce jest ta gałka do zmiany przełożenia. No i dobra, ruszmy tym samochodem. Słychać wyraźnie, że to nie jest silnik czterocylindrowy, tylko trzycylindrowy. Jest różnica w momencie, kiedy się przesiądziemy z tamtego samochodu do tego. No ale tak, mamy inną skrzynię biegów, znaczy inną. Ona też jest dwusprzęgłowa, ale ma 6 biegów, tam było 7 w Hyundai'u. No i ona ma tam z 20 koni mechanicznych podpiętej tej hybrydy. No, nie można powiedzieć, żeby ten samochód się jakoś nie odpychał. O, i bardzo odzyskuje w momencie, kiedy puścimy pedał przyspieszenia. Ja w ogóle nie dotknąłem hamulca. A my zwolniliśmy do prędkości 14 na godzinę i dopiero teraz przed tym czerwonym światłem sobie zrobię tak. No oczywiście hamulec trzeba zaciągnąć, nie ma autoholda, to co mówiliśmy w tamtym samochodzie. No ale kurczę, no nie mogę powiedzieć, że ten samochód mi się nie podoba. Moje kolano do tylko tej całkiem fajnego materiału. Całość jest fajnie wykończona. Zdecydowanie jest to jakieś, jest to inne niż przyzwyczajone nas w SUV-ach. A do tego no, ten samochód, no mimo tego, że ma trochę mniej miejsca z tyłu, ma trochę mniejszy bagażnik od Hyundai'a, to generalnie no, też w zupełności wystarczy jako takie auto rodzinne. No, co by się przydało? No wiem, co powiecie. Przydałby się silnik, ale tu będzie silnik większy, będzie 1.6, tylko to będą plug-iny. Ta taka wersja pewnie 225-konna wejdzie i 300-konna, no ale ona będzie bardzo, bardzo droga, bo niestety Peugeot przez to, że pozycjonuje się w klasie premium, co to widać w środku, no dość wysokie ceny ma w tej chwili. No mówi się, że po rabatach ta cena bazowa, w jakiej teraz siedzimy, ta wersja bazowa może kosztować te 150 tysięcy za jakiś czas, a to już będzie nieco bardziej konkurencyjne. Oczywiście no, zachęcam Was do tego, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda u nas w wynajmie długoterminowym, bo być może to obciążenie na miesiąc nie jest takie duże, jak jednorazowe zapłacenie tak wysokiej ceny za ten samochód. Włącza się, wyłącza się. Co tu się dzieje? Jestem ciekaw też, no to jest auto, którym będziemy musieli pojeździć sobie trochę dłużej. No to jest dzisiaj niemożliwe niestety, bo auto pożyczyliśmy na chwilę. Ono jest właściwie 3 dni po prezentacji, czy 4. No i czeka na klientów, którzy mają przyjść je oglądać. Ale pożyczymy sobie ten samochód, pojeździmy. No bo tak jak jeździliśmy ostatnio Citroenem C5, gdzie był ten silnik właśnie, ten 136-konny w tej hybrydzie z taką skrzynią. No to wychodziło nam, że to jest raczej do tego, żeby ten samochód wspomagać. O, i teraz pięknie to czuć. Bardzo czuję, że minimalnie nacisnąłem na pedał przyspieszenia, a auto poszło bez jakiegoś dużego wycia spod maski. To wyraźnie czuć, że ta hybryda jest po to, żeby tutaj wspomagać, żeby to auto miało lepsze osiągi, żeby ten no w sumie niewielki silnik, 1.2, 3-cylindrowy, lepiej pasował do wielkości tego samochodu. To jest tak pomyślana hybryda, to nie jest hybryda, przynajmniej tak było w C5. To nie była hybryda tam, która służyła do tego, żeby ten samochód jakoś mega mało palił. Oczywiście producent podaje niewielkie wartości, 5.4, 5.5. Pytanie, czy to jest do uzyskania w tym samochodzie, będziemy to sprawdzać. Ale jeżeli chodzi o takie wrażenia z jazdy, no to nie czuć tego, że mamy tutaj mały motorek. No i znowu on sobie sam odzyskuje, ja kompletnie nie dotykam pedału hamulca. No czyli to jest też duży plus tego samochodu, no bo to przy okazji oszczędza nam hamulce, tak? Nie będziemy tak często to wymieniać klocków hamulcowych. Znowu puściłem, pięknie sobie odzyskał, także pani bez problemu przeszła przez pasy, a ja dopiero teraz sobie dodaję gazu. No chyba, że pani będzie przechodziła tu już raz. Normalny hamulec nie przechodzi tutaj. No i jedziemy. 30. Zobaczmy, co się dzieje, jak przekroczę ją o 2 km. Nie przekroczę, bo pani przechodzi. To jak pani przejdzie. Dźwięk hybrydy, odpalił się silnik. No tutaj system nie ingeruje w to, że jadę 33 na 30, tylko mi miga tutaj 30. Czyli o,
jednak jakiś dźwięk jest. Ale jest to dźwięk zdecydowanie mniej inwazyjny niż w tamtym samochodzie, niż w Hyundai'u, gdzie to pipczenie. No trochę szkoda, że podczas liftingu nie zmieniono tego, nie dodano jakiegoś innego dźwięku, takiego mniej wkurzającego. No ale może o to chodzi, że gdyby to nie wkurzało, to kierowcę. A z drugiej strony, jechałem to 30, tutaj od razu ktoś mi siedział na ogonie, więc nie czarujmy się. Nikt tutaj tych 30 nie jeździ. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby z taką prędkością jeździć w okolicach przejść dla pieszych. Ale niestety rzeczywistość jest taka, a nie inna. I lepiej, żeby te systemy działały w taki sposób niewkurzający. Zwłaszcza, że w Hyundai'u pipczy też, jak podjeżdżamy do przeszkody, jak mamy coś w martwym polu. No, tam jest dużo takich dźwięków, które troszeczkę wkurzają. No tu z kolei to, co najbardziej wkurza, to jest chyba brak tego autoholdu. Coś, co spokojnie można było poprawić w momencie, kiedy robiono tutaj nowy model na nowej platformie. To jest platforma do samochodu elektrycznego, przecież no, ten samochód miał być elektryczny tylko i wyłącznie. No i na niektóre rynki zdecydowano się na takie wersje. Ale co ciekawe, często gdy budowano samochody elektryczne na spalinowych platformach, to one były takie nie do końca udane. No to tutaj samochód spalinowy, hybryda co prawda, no ale jednak zbudowany na platformie auta elektrycznego jak najbardziej daje radę. Przed chwilą wpadliśmy w dziurę i było czuć, że tutaj jeszcze to jest samochód dosyć sztywnie zestrojony, ale to pożar nas do tego ostatnio już przyzwyczaił. No oczywiście 19-calowe koło robi swoje, no a gdybyśmy mieli wersję GT, to tej opony byłoby jeszcze mniej, także też trzeba o tym pamiętać, że okej, te samochody fajnie potem wyglądają na zdjęciach, fajnie się na nie patrzy, no ale takie duże koła, mimo tego, że drogi nam się bardzo polepszyły, no to nie jest to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o codzienną jazdę. Gdybym miał wybierać pośród tych dwóch samochodów, to oczywiście ciągnęłoby mnie do tej nowości, bo ona jest fajna, ale myślę, że tak realnie rzecz biorąc, to raczej wybrałbym Hyundai'a. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.